Ogromny sukces serialu Squid Game nie mógł się skończyć inaczej jak ogromnym zalewem zabawek też z tego serialu. I oczywistym jest, że też klocków, więc może najpierw zaśpiewajmy niczym gracze w pierwszej rundzie. Teraz przejdźmy do konkretów, moi drodzy. Oczywiście nie mam na myśli klocków Lego, bo szansa na to, że Lego wyda z klocki Squid Game jest mniej więcej... zero. No właśnie, także o to zapomnijmy, więc co tutaj przychodzi nam z ratunkiem? Niezawodne AliExpress, moi drodzy. Jakiś czas temu mówiłem, że to AliExpress zwiększyło ceny i od tamtego czasu mu się nie przyglądałem, jednakże dzisiaj do niego wracam i ze Squid Game coś na pewno kupię. Jeżeli wejdziecie sobie na samo AliExpress, zobaczycie już, że mamy tutaj naprawdę dość dużych zalew tych zabawek i naprawdę dziwi mnie to w momencie, kiedy no, serial jest dość świeży. Patrzcie, jak ci Chińczycy są szybcy. No Lego nawet zakładają, żeby coś kiedyś wydało, no to w styczniu najprędzej, prawda? Zapewne. Nie ma tutaj opcji na tak szybkie działanie, a tutaj spójrzcie, oczywiście dzisiaj przyjrzymy się tym najfajniejszym, które tutaj dla was wybrałem, zabawkom. Tak jak mówiłem, oczywiście tutaj coś kupię. Fascynują mnie na początku te tutaj, jak widzicie, zabawki, które kosztują złoty 33 zł. Trochę nie rozumiem tego, co się dzieje tutaj nam faktycznie na AliExpress. No bo co ja tutaj dostaję? Dwie brońki i łeb i kaptur? Tu tylko łeb dostaję. Czemu tutaj nie ma pokazanego, że cała figurka i tak dalej? Poza tym dziwi mnie to, czemu każda z tych pojedynczych jezu, ta w ogóle twarz jest straszna, nie? Jakby. Czemu tutaj połączenie tych wszystkich figurek to jest 29 zł, gdzie każda z nich pojedynczo kosztuje złoty 33? Nie rozumiem tego, ale zapewne to zamówię, no zobaczymy, nie wiem czy akurat to, ale większość tej aukcji podobnie wygląda. Tutaj widzimy jeszcze dwie figurki, dwie główki mamy, większość postaci, no poza bossem. W ogóle czemu się nazywa też boss? W ogóle patrzcie, jak coś źle oni ponazywali, czemu to jest game manager, game manager, game manager, to nie byli menadżerowie gry. Boss nie był boss, tylko lider. Puppet to nie była puppet, tylko pewnie jakaś doll. Strasznie w ogóle źle nazwane figurki, no poza playerami, tu się faktycznie nie pomylono. Ale na przykład za 52 zł możemy dostać cały skład, za 63 właśnie nie wiem czym się różni to 52 od tego 63 zł. Tutaj mamy karton, od góry niby widać, mamy 8 postaciek za 63 zł. Co jest 8 postaczką, bo jakby... Aha, bo z dwóch tych, 5, 6, 7, aha, 8, a lalka, dobra. 63 zł, mamy 8 postaci, czyli po 8 zł pi razy drzwi postać mnie kosztuje. Nie rozumiem w ogóle kultu tej lalki, w sensie rozumiem kult tej lalki w serialu i tak dalej, nie rozumiem kultu tej lalki, że wciskają do każdego zestawu jako regularną figurkę, podczas gdy przecież ona była zdecydowanie większa. 41 zł, niby to samo dostajemy, moi drodzy. Darmowa dostawa, 18 listopad, o! To może być dla mnie faktycznie fajna oferta, tym bardziej, że mamy tutaj jeszcze zniżkę do wykorzystania. Myślę, że to może być to, na co się faktycznie skuszę. Atrakcyjna cena, figurki, no okej, okay. Ta podstawowa piątka, w ogóle cały czas mi się ten myli, to coś mi się myli z królem Chińczyków, takim uber gangsterem, nie? A to jest cały czas ta dziewczyna. Tamta miała inne włosy i przez to mi się, moi drodzy, trochę myli. Oczywistym jest, że mamy tutaj też zasyp brickheadów i ja kurde wziąłbym z tego, ale wiecie, to są te złe klocki. To są te najgorsze na świecie możliwe klocki i nie zrobię sobie tego. Nie zrobię sobie tego i swoim 22 zł tego. Po prostu pokazuję wam to z ciekawości. W ogóle czemu jest w jakimś kwadracie? W ogóle co się tutaj dzieje? Ej, ty... I w ogóle ten trójkąt nie jest trójkątem i kółko nie jest... Nie, to nie wygląda, moi drodzy, za dobrze, a składa się pewnie jeszcze gorzej. Nie dam 22 zł i tą zakładkę nawet wyłączam od razu. Spójrzcie, tutaj znowu mamy figurki, te pierwsze po złoty 33 same łby z broniami. Tutaj mam w ogóle jakiś tułów, przy czym tak nie może wyglądać ten tułów. Przypuszczam, że mamy tu pełne figurki. Nie ogarniam, o co tutaj kurde chodzi z tymi figurkami. Jeżeli ktoś jest mi w stanie to wyjaśnić, czemu oni nie dają zdjęć całych figurek i w ogóle o co kaman, będę bardzo wdzięczny. Co to w ogóle za łeb? Co on ma takie brązowe tu na dole? Co to w ogóle jest, kurde, nie wiem. Tutaj na pewno świetna jest ta wizytówka, to na stówę. To robi robotę mocno. Mocno robi robotę, moim zdaniem, ta wizytówka. Chciałbym takie coś z Lego widzieć. Tutaj mam 54 zł, znowu party. Natomiast tu mamy tą laleczkę trochę ciekawszą, bo ma ona spódniczkę. Przy czym dalej jest nazywana dziwnie Game Manager. To nie są Game Managerowie, jeszcze raz mówię. Moi drodzy, na pewno to jest coś, co mnie ciekawi niesamowicie. O co tutaj w ogóle chodzi w tym zdjęciu? W sensie, czemu oni nie mają ciał? Czemu to jest tak nieudolnie wyrenderowane, jakby tych ciał faktycznie miało nie być, a nie były zamazane? Czy dostajemy tutaj tylko ten stół, te świeczki i łby?
I nawet jeżeli, to czemu tu są te łby? W sensie, czemu tu jest łeb jakiegoś siwolca? No, to są Chińczyki, ale siwolec? Przecież tam była baba jako trzecia, a siwolec? To chyba ktoś wydał ten zestaw jeszcze na... Chociaż nie no, Netflix wydaje od razu cały sezon. Miałem powiedzieć, że na etapie pierwszego odcinka, ale tu mamy cały sezon, kurde. I o co chodzi z tymi balonami? Aha, latarnie jakieś. Nie ogarniam kompletnie, o co chodzi w tym odcinku. To jest, jak mówicie, ta ostatnia kolacja z tym trójkątem. Swoją drogą pytania, co jest z tym trójkątem, to muszę zastanowić. A, mam pewną teorię, właśnie wpadłem na pewną teorię z tym serialem. Tutaj oczywiście mamy kilka opcji, ale nie ogarniam, o co chodzi z tą piaskownicą. I tutaj spójrzcie dalej. Mamy całkiem spoko zestaw. Całkiem, wybaczcie, pies mi coś przeskoczył na stół, coś rzucił. Mamy całkiem spoko zestaw, czemu tu nie ma tych ciał i czemu tam jest w ogóle... No dobra, może tam jest głowa tego, bo go zabili jednego. Nie ogarniam w ogóle, co z tym brakiem ciał, ale na szczęście nie muszę, bo dalej mamy kompletne zestawy z pełnymi tymi. Co prawda też nie wiem, czemu tu się dzieje tak, że spójrzcie, mamy tutaj Irakijczyka, który jest na lustrach, konie było na lustrach. Mamy tutaj te inne też gry i zabawy, czemu tu jest ktoś taki dziwny bez tego, nie wiem, nie ogarniam. Przeciąganie liny na takich mikro platformach i spoko, jakby widzicie, możemy sobie to kupić. I tu już z ciałami 56 zł mamy, a kilka też motywów. Trumna, głosowanko, zjeżdżanko, nikt tam nie zjeżdżał na zjeżdżalniach, to nie ta gra. Aha, lider zabijający tego, no dobra, tak akurat było. No i to jest, kurde, bardzo ciekawy zestaw i może na ten faktycznie się, kurde, skuszę. Tu a wygląda najciekawiej i 18 listopada już mogę dostać za miesiąc. To nawet nie tak długo, 61 zł, kurde, to 61 zł, to chyba się faktycznie na to skuszę. Ta kula, ta świnia mnie szczególnie ciekawi, moi drodzy. To ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć, what the... Co to za w ogóle misiu? Co to za misiu? Za takie pieniądze misiu? W sensie, no okej, okay, jeżeli ma skalę realnego człowieka, to dalej jest połowę za drogi. Ale o co chodzi z tym misiem? No nie ma skali człowieka, 70 cm, 700 zł, serio? To nie jest Lego, to nie są klocki ze złota. Czy ktoś jest mi w stanie to wytłumaczyć? OCB? No, dalej oczywiście mamy tutaj też pewną skalę minifigów robionych różnie. Wiecie, ja też na swoim badowym kanale zrobiłem mocka pewnego ze Squid Game, no bo ciężko jest temat pominąć. A tutaj no... No tak... No... Ten jest dziwny, ale reszta jest faktycznie całkiem okej. Okay. Ten jest podobny faktycznie do siebie. Ta lalka jest spoko, już kultowa zresztą. Lider też trochę jakiś misiu tutaj wygląda. Może to chodzi o z tym misiem. No i tutaj jeszcze taki... taki typ. Tutaj więcej mamy ich, ale w sumie mieliśmy ich przed chwilą, bo właściwie nie widziałem tam, że tamte z misiu. Tutaj złoty 33, to już akurat dobra było. No i tutaj spójrzcie, po 3,44 mamy dalej tych wojaków naszych, bidnych. W opakowaniu, po 3,44, też atrakcyjna cena, to jest chyba ten król Chińczyków. Tu widzimy jeszcze dziadygę, no i okej, okay, mamy takie kartony, tak, no i jeszcze tych. 3,44, niezła cena, ale tak jak mówię, no tutaj jeszcze macie tą. Tak jak mówię, zdecydowanie bardziej kusi mnie, kurde, ta aukcja chyba za 60 tutaj złotych. Dalej, tak jak mówiłem, oni są źli, oni są z tych złych materiałów, a nie, nie, nawet nie szkoda energii, żeby ich komentować. Tutaj znowu tych wojaków mamy, spójrzcie, po 8 zł i nie wiem czemu, wysyłka tak samo, nie do końca, nie rozumiem tego AliExpressu. No i tutaj spójrzcie, jak ktoś nieudolnie trójkąty, to wam tylko po to chciałem pokazać. Coś tu z tymi kwadratami też nie popykało do końca. VIP to w ogóle jakiś śmieszny. A może o to chodziło z tym misiem, że misiu VIP... Ale to jest po prostu no, takie robienie na szybko tego... Ja rozumiem, że bym chcieli zrobić to szybko, ale kurde, nie tym kosztem, nie? Jakby... Nie tym kosztem, moi drodzy. No i tak, zachęcam was, żebyście wpali sobie też oczywiście na... Spójrzcie, tutaj mamy nawet, spali na Ali i zobaczyli, patrzcie, 3514 bez ciałek, 3514 z ciałkami, o co tu chodzi, o co tu WTF, kloc, kurde, tu w ogóle 35 coś takiego, no to w ogóle jest jeszcze chyba lepsze niż tamto z mostem, moim zdaniem, bo jest i lider i wszystko, 30 listopad, not bad, darmowa dostawa, a czekajcie, to 39, to 35, okej. Okay. 39, a to w ogóle laleczka jeszcze w stylu tego zrobiona, jeszcze chudsza. Czemu tak? Przecież ona była duża. O, tu z ciałami, ale czemu tu jest dziadek? Nie ogarniam temu, czemu tu jest dziadek. Powiem wam szczerze,
Coś na pewno kupię z tych zestawów, także tego możecie się spodziewać. Zapraszam was do odwiedzenia na AliExpress i jeżeli znajdziecie jakieś ciekawe perełki, też mi je wyślijcie gdzieś tam w komentarzu, więc może się też skuszę na wasze propozycje. Tymczasem, no, czekamy na sezon drugi, bo na pewno się wydarzy, tu nie ma opcji, by było inaczej, moi drodzy. Ja wam dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że wydarzy się też wasza subskrypcja tutaj i dzwonek, byście nie przegapiali przyszłych odcinków. I cóż, ja idę zamawiać, dzięki, że byliście. Bye!